Poezje religijne na dobranoc. Smutno na sercu, a któż pocieszy? Dusza się trwoży, a któż nas obroni? Któż w pomoc dziecku chętnie pospieszy? Któż je od wiecznej zguby zasłoni? I długo jeszcze będziemy tak pytać? I długo jeszcze żyć tak wśród trwogi? I każdej wiotkiej trzciny się chwytać przy błędnym świetle, szukając życia drogi? I matkę mając, żyjemy w zwątpieniu. I światło mając, błądzimy wśród nocy. I usta mając, cierpimy w milczeniu, nie chcąc u matki szukać pomocy. Ale ta matka, gdzież ona mieszka? Gdzież ją znaleźć? Gdzie możem odszukać? I któraż do niej doprowadzi ścieżka? Gdzież do jej domku i serca zapukać? O, nie idź tylko niedowiarstwa mrokiem i próżnej dumy i rozpusty złością. Szukaj jej łzawym i sercem, i okiem. Szukaj jej wiarą, a znajdziesz z miłością. Świętej pokory pokryty puklerzem, za Zbawicielem wstępuj w krwawe ślady, a Matki Boskiej zostawszy rycerzem, znajdziesz w niej Matkę miłości i rady. Ona cię weźmie pod swoją opiekę. Choć przeciw tobie cały świat powstanie, otrze z łez gorzkich wilgotną powiekę, a dusza życia prawdą zmartwychwstanie. Wysłuchany utwór pochodzi z tomiku Poezje religijne księdza Karola Antoniewicza. Po ponad 80 latach ponownie dostępne w księgarni.